Cześć, dzień dobry, we wtorek. Kolejny pracowity dzień mi się zapowiada, ponieważ mam dzisiaj kilka coli sprzedażowych z dużymi firmami. Wczoraj wspominałem właśnie o tym, że kilka takich naprawdę rozpoznawalnych międzynarodowo brandów. Natomiast też czeka mnie bardzo dużo dłubaniny związanej zarówno z przygotowaniem preski na WDI, z jej dokończeniem, z przygotowaniem się tak naprawdę do roli chairmana na piątek, ponieważ wczorajsze popołudniowe spotkanie pokazało mi, że jednak nie da się tego zrobić na spontanie i to jest już poważna konferencja od wielu lat i trzeba zachować też profesjonalny wizerunek całego eventu, w związku z tym no, muszę się dość dobrze przygotować, jeśli chodzi o prowadzenie całej ścieżki tematycznej związanej z Career Stories and Development Paths. Także no, myślę, że będzie fajnie, w ogóle mega ciekawe to będzie doświadczenie. W sobotę mamy afterparty, więc też super będzie spotkać się z niektórymi na żywo po latach i pogadać o tym, co tam u nich słychać. Także czeka mnie dużo takich właśnie elementów. Jeszcze muszę opracować tak naprawdę draft umowy dla jednego z naszych klientów do tego projektu, takiego, który pozyskałem kilka dni temu, już na dużo większą kwotę niż to, co robimy standardowo. No i tam muszę mieć draft tej umowy w dwóch językach. Umowy, której na usługi, których wcześniej nie realizowaliśmy w takim kształcie, w związku z tym nie mogę nawet za bardzo skorzystać z tego, co już dotychczas wypracowaliśmy, także kurczę, no zaczyna się nawarstwiać trochę takich tematów formalno-prawno-organizacyjnych, natomiast no tak to wygląda, tak jakby w życiu przedsiębiorcy również jest trochę takiej bieżączki, która nie jest zbyt sexy, a którą też trzeba wykonać, no ale jest to nieodłączny element prowadzenia biznesu. Teraz spadam do roboty, do usłyszenia później. Dzisiaj cały dzień siedziałem w domu, bo okazało się, że dość sporo czasu zajęły mi kole sprzedażowe i później też przygotowywanie ofert i gdzieś tam jeszcze jakieś dodatkowe elementy, do których się zobowiązałem wobec osób, z którymi rozmawiałem, także tak naprawdę dopiero w drugiej połowie dnia, takim późnym popołudniem, usiadłem do prezentacji na WDI i kurczę, muszę przyznać, że jednak jest to mega fajne takie ćwiczenie umysłowe w sytuacji, w której mamy przeprowadzić prelekcję, mamy deadline, tak? No bo wiemy, że nie możemy w żaden sposób przesunąć terminu takiej prelekcji. Musimy być gotowi odpowiednio wcześnie, musimy być przygotowani, żeby mieć pewność, że poprowadzimy tą prelekcję, że ona będzie wartościowa. To jest właśnie coś, co moim zdaniem bardzo fajnie działa, jako taki bodziec do stworzenia czegoś interesującego. Mam tutaj na myśli sytuację, w której siedząc teraz nad tą prezentacją przez kilka godzin, zastanawiałem się tak naprawdę, co ja chciałbym w niej ująć, ponieważ tematyka samego wystąpienia związana z budowaniem startupu Mental Health i tego, co znosi głowę foundera, jest, można powiedzieć, dość obszerna, dość ogólna i to, w jaki sposób do tego podejdę, no to już jest tylko kwestia tego, jak ja chcę opowiedzieć tą historię, jednocześnie do kogo celuję. I tutaj przyznam, że bardzo fajnie też był zorganizowany briefing dla chairmanów właśnie w dniu wczorajszym wieczorem, ponieważ to też pozwoliło mi troszeczkę lepiej zrozumieć grupę docelową, ludzi, którzy będą po drugiej stronie, ponieważ WDI to już od dawna nie jest konferencja studencka. Zaczynaliśmy tam te 12 lat temu, czy kiedy tam współorganizowałem z Michałem tę konferencję, to tak faktycznie było, że to była konferencja głównie organizowana dla studentów. Natomiast już od wielu, wielu lat jest to konferencja zrzeszająca wielu profesjonalistów na poziomie regular, senior. W związku z tym to nie są tylko i wyłącznie studenci, to nie są tylko i wyłącznie juniorzy. No i wiecie, jakby tutaj posiadając taki obraz tej grupy docelowej, jednocześnie też łatwiej się zastanowić, co dla tych ludzi będzie stanowiło wartość, żeby nie przekazywać im zbyt ogólnych rzeczy, takiej wiedzy akademickiej, bo oni nie po to tam przychodzą. Jednocześnie, żeby dać im jakąś wartość. Jestem zwolennikiem tego, że każde tego typu wystąpienie powinno dawać jakąś wartość jakiejś określonej grupie osób. To nie musi być tak, że wszyscy słuchacze stwierdzą, wow, to było mega zajebiste i dzięki temu, nie wiem, odmieni się moje życie, mój biznes, moja kariera, cokolwiek, no bo nie da się po prostu zadowolić wszystkich. Natomiast pamiętajmy o tym, żeby faktycznie starać się tworzyć wystąpienia w taki sposób, aby one były maksymalnie wartościowe, żeby
ktoś, kto tego posłucha, nie uznał tego czasu jako stracony. Bo o czasie już kiedyś mówiłem i zresztą stąd się właśnie bierze to moje pozdrowienie na koniec odcinka każdego, czyli to podziękowanie za twój czas. To jest właśnie kwestia związana z tym, że jeżeli ktoś zdecydował się poświęcić swój czas po to, żeby ciebie wysłuchać, to dobrze by było, żeby coś z tego wyniósł, żeby to nie była taka transakcja jednostronna. W związku z tym przy organizacji jakichkolwiek prelekcji, wykładów, wystąpień, takich przynajmniej o charakterze biznesowym, no bo wiadomo, akademickie będzie dużo trudniej, aczkolwiek też się da, powinniśmy pamiętać o tym, żeby faktycznie dać coś tym ludziom, tym słuchaczom, żeby oni mogli wyjść z przekonaniem, że warto było, że poświęcili te 40 minut czy godzinę na wysłuchanie danej osoby. No i właśnie tak sobie dzisiaj siedziałem, dumałem nad różnymi kierunkami, jak to ugryźć. Udało mi się stworzyć tą prezentację, już mam jej, myślę, że taki szkielet, nawet chyba już finalny. No 19 slajdów, tak naprawdę kilka z nich muszę tylko jeszcze troszeczkę podrasować wizualnie, po to, żeby to wyglądało dużo lepiej. No i kurczę, cieszę się, bo to jest taka prezentacja, której sam chciałbym wysłuchać, tak mi się wydaje. Poruszam zarówno kwestie związane z takim właśnie trochę rysem historycznym, jak to się stało, że w ogóle zaczęliśmy robić tego typu biznes, jakie były nasze przewidywania, a jaka się okazała rzeczywistość, jak do tego podeszliśmy, jaką przyjęliśmy strategię rozwoju, dlaczego poszliśmy w takim, a nie innym kierunku, jakie to przyniosło rezultaty, już tak bazując na konkretnych liczbach, na konkretnych danych związanych zarówno z liczbą klientów, jak i z poziomem przychodów. No i to wszystko w kontekście tego, jak to wpływało de facto na głowę foundera, tytułową głowę foundera, czyli jakiego rodzaju wyzwania, problemy generował cały ten okres i cały czas generuje cały ten okres prowadzenia i rozwijania własnej firmy. No i na koniec kilka takich informacji aktualnych właśnie a propos tego, jak teraz wygląda nasz biznes i to, do czego udało nam się doprowadzić po tych dwóch pełnych latach, już teraz zaczyna się trzeci rok tak naprawdę w marcu tego roku, także super, bardzo się cieszę. Tutaj jedynie mogę zdradzić slajd tytułowy, wygląda w taki sposób. Oficjalny tytuł właśnie, budowanie startupu Mental Health B2B, czyli co znosi głowa foundera. 1 kwietnia o godzinie 14:05 online na www.warszawskiedniinformatyki.pl będzie do obejrzenia w formie VOD, w formie live. Także zachęcam. Myślę, że jeżeli interesuje Was ta tematyka budowania startupu i podchodzenia do rozwiązywania różnego rodzaju problemów po drodze, to powinniście znaleźć tam coś ciekawego i wartościowego dla siebie. Także tak, ja jeszcze teraz właśnie robię ostatnie szlify już, żeby te slajdy, które na razie mam w taki bardzo roboczy sposób opisane, już dopicować tak wizualnie. No i tyle. I jutro kilka innych tematów jeszcze mam na głowie i w czwartek sobie zrobię dzień prób, tak żeby zobaczyć, na ile rzeczywiście czasowo się wyrabiam, a na ile gdzieś tam będę musiał uważać, ponieważ będę akurat z racji na to, że jestem chairmanem tej ścieżki tematycznej, w związku z tym będę prowadził ścieżkę tematyczną, na której będę miał również własną prelekcję, więc będę musiał sam siebie pilnować, żeby z własną prelekcją nie przekroczyć czasu i jednocześnie odpowiednio szybko ją skończyć w planowanym slocie czasowym i zapowiedzieć kolejnego gościa. Także będzie trochę wyzwań organizacyjnych. Także tak. Do usłyszenia jutro i dzięki za twój czas. Hej! Thank you.